Nie, stoją celnice, muszę was schować na chwilę. Dzień dobry. Turn left. Dobrze. Guard line. Okay. Okej. Okay. Oj, mamy kontrolę, moi drodzy. Witajcie w nowym vlogu. Znajdujemy się właśnie na Słowacji, przed Bratysławą. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku szukaliśmy miejsca na nocleg i znaleźliśmy właśnie oto takie miejsce pod Jiskiem. Tutaj jest Jisk, a tam jest Obi. Także link do tego miejsca dam wam w opisie, nikt nas tutaj nie wyrzucił. Spaliśmy sobie fajnie. Oczywiście parking był puściutki, teraz jest zapchany, ale to nic, jedziemy dalej. Teraz będziemy wjeżdżać na Węgry i zobaczymy, czy nam się to uda. Pokażę wam tylko, gdzie jesteśmy. Tutaj jest Polska, tutaj jest Słowacja. Jesteśmy przy Bratysławie. No i co? Pojedziemy teraz przez Bratysławę, aż tutaj Rajka, gdzie jest przejście graniczne między Słowacją a Węgrami. Czyli do granicy mamy 28 minut, 30 km. To nie jest dużo, mam nadzieję, że za chwilę wjedziemy. Przejeżdżamy właśnie przez Bratysławę, mijaliśmy właśnie Dunaj, bardzo duża rzeka, ale powiem wam, że przez całą Słowację jedzie się autostradą D2 aż do granicy z Węgrami. Słuchajcie, chyba się granica zaczyna, bo ciężarówki stoją. Zobaczymy, czy my będziemy stać. A nie, tu jest zjazd, dobra. A ja mam gdzie jechać? A tu! Aha, czyli ja też muszę tutaj jechać za tymi ciężarówkami. Zjeżdżamy na Budapeszt. Pokazuje mi dobrze? Samochód. A zakaz ruchu samochodów. Gdzie? Tutaj. Czyli musieliśmy tam jechać. Kurczę, ja już tutaj nie. No, a tam celnicy sprawdzają chyba. Sprawdzają temperaturę. Mierzą temperaturę. Dzień dobry, jechać? Jechać! Nie sprawdzali mi. Dobrze, tak wygląda granica słowacko-węgierska. Ja źle wjechałem, trzeba było jechać tam na lewo. Ale to nic, przejedziemy tutaj dookoła i wjedziemy z powrotem na autostradę. Także mijamy po lewej tą granicę. No i co, jedziemy na Budapeszt. Zatrzymaliśmy się na takim dużym parkingu. Idę teraz kupić winietę. Tam jest jakiś sklep. Ten parking jest dosłownie minutę po przekroczeniu przejścia granicznego. Tu jest napisane vignette, że całodobowe, także idziemy. Aha, czyli tutaj jest wejście, zobaczcie. Tutaj się kupuje. Dobra, nie wziąłem maseczki. Przeparkowałem jeszcze do słoneczka, bo będziemy tutaj jeść śniadanie, a ja idę w maseczce kupić tą winietę. Mamy mega pandemię, zaczyna się wielka pandemia. Jeżeli to oglądacie za rok czy za dwa lata, to jest naprawdę ostro. No i trochę się stresujemy, bo żeby przejechać przez Węgry, musimy mieć zgodę głównego komendanta policji w Węgrzech. My tej zgody nie mamy, więc jedziemy trochę tak nielegalnie przez te Węgry. Tą zgodę trzeba uzyskać 7 dni przed wjazdem do Węgier. No my tego nie mamy, także liczymy na szczęście. Tam się kupuje tą winietę, ale pokazałem pani, że chcę winietę na auto plus karawan. I pani powiedziała, że muszę mieć dokumenty samochodu, więc wracam po dokumenty. Właśnie tak sprawdzam i zobaczcie, jest tutaj woda, także sobie napełnimy zbiorniki. Dobrze, wziąłem kartę pojazdu, dowód rejestracyjny samochodu i dowód rejestracyjny przyczepy, bo nie wiadomo, co będzie potrzebne. No i wróciłem, proszę państwa, zapłaciłem 12 euro i 7 centów za taki luksus przejechania przez Węgry. Winieta jest na 10 dni. Nie ma żadnej nalepki, tu jest po prostu w system wklepywane i tam u nas czytuje na autostradach. No i co, cieszę się bardzo. No i taka informacja, płacimy tylko za samochód, przyczepa jest za darmo. Pani powiedziała, no chyba, że jedziemy kamperem, no to za kampera trzeba zapłacić, nie? Tak mi powiedziała. Ale po prostu przyczepa za darmo, samochód tylko musi mieć winietę. 12 euro. Teraz mam baniak, wężyk, wózeczek, będziemy napełniać. W sumie to nie potrzebuję tego wężyka, bo jest bardzo głęboka umywalka, więc zrobimy to tak. Fajnie, nie ma problemu. Nie trzeba trzymać w powietrzu, tylko trochę wolno leci. Musimy jeszcze pozmywać naczynia, więc muszę podłożyć zbiornik na szarą wodę. Tutaj mamy ten zbiornik właśnie z Hobby, jak widzicie. Fajny, lubię go, bo ma kółeczka i ma rączkę do wynoszenia. Tylko nie ma lejka, a tutaj jest po prostu dosyć wysoko. Więc jakbyście mieli taki zbiornik, to po prostu dokupcie sobie lejek. Naprawdę się przydaje. No i możemy zmywać. Kasia wystawiła śmieci. Zobaczcie, przez dwa dni już mamy dwa worki. A ja znalazłem śmietnik, więc idę wyrzucić. No, fajny śmietnik. Bez problemu można się pozbyć. Jestem już w przyczepie. Kasia mi zrobiła śniadanko. Ale wiecie, co mi się najbardziej podoba? Ta cała podkowa. Ona jest tak fantastyczna. Można się wyłożyć.
Jak widzicie, stół jest na jednej nodze, więc można sobie go przesunąć pod samą buzię. Jest niesamowite. Jest ze mną Ania. Co tam, Ania, wcinasz? Mleko z podkami. Smakuje ci? Korzystając z okazji, że mamy wodę i zlewnie, wykąpiemy się. Także pierwszy raz będę brał prysznic w tej przyczepie. Tutaj się odpina taki haczyk, taki pasek. Tu się zamyka. Także fajnie, bo mamy ten prysznic właśnie oddzielny, a nie połączony z ubikacją. Także łazienka bardzo fajna, przestronna. Tak wygląda słuchaweczka. Taki fajny kształt rurki. Myślę, że będzie wygodnie. No i co? Tutaj mamy ciepłą i zimną wodę. Kasia mi włączyła trumę jakiś czas temu na hot. Także tutaj jest, ile stopni? Nie wiem właśnie, tam będzie, na tamtym komputerze. Tutaj będzie 60 stopni ma woda na pozycji hot. No, a jakbyście dali na pozycję eco, to jest 40 stopni. To eco fajnie się nadaje do zmywania naczyń. Do kąpieli trochę zimna ta woda jest, dlatego do kąpieli dajemy na hot. Tutaj, żeby te półeczki otworzyć, jest taki przycisk. Dużo osób szarpie za to, a tak naprawdę to jest taki haczyk, żeby to się podczas jazdy nie otworzyło. I trzeba o tym pamiętać. No, a ja tutaj mam szampon. To jest taka fajna półeczka. No i co? Kąpiemy się. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Jeszcze tak szukam, gdzie mamy nawiew. Jeden jest tutaj, w tej łazience, a drugi jest tutaj. Także ciepłe powietrze stąd leci. No fajnie leci, fajnie. Cieplutka. Kąpiemy się. Jestem wykąpany, ale nie przewidziałem, że krzywo stoimy i woda, która została, spłynęła w tamten narożnik. No mógłbym odpiąć od haka przyczepę i podnieść ją na kółeczku, ale już mi się nie chce. Za chwilę będziemy ruszać, ale pewnie jesteście ciekawi, jak się jedzie z taką 9-metrową przyczepą. Więc powiem wam, że zrobiliśmy do tej pory 514 km. Ja jeszcze byłem po nią w Poznaniu, więc tak z 600 km może zrobiłem całym tym zestawem. No i powiem wam, jak się jeździ. Testuję różne prędkości. 80 to jest tak idealnie, super się jedzie 80. 90 też jest fajnie, ale jak wyprzedzicie taki bus, taka bus z paką dużą i one zazwyczaj jadą tak 130 i jak on cię tak szybko wyprzedzi, to po prostu troszeczkę zaczyna tak chwiać tym zestawem. Jechałem również 100 na godzinę na autostradzie, ale to już w nocy, jak nikogo nie było i prowadzi się również wyśmienicie, nic nie buja, żadnego wężykowania nie ma, także przy stówce również fajnie się jedzie, tylko fajnie, żeby nikogo nie było na drodze, tak żeby nikt cię nie wymijał, żadna ciężarówka, żaden bus, to wtedy też się da tą stówką lecieć. Ale jechałem nie tylko autostradami, tylko również krajowymi drogami tutaj w Czechach. Na rondach trzeba patrzeć w lusterka, żeby tam nie zahaczyć krawężnika. Kilka razy miałem też zawracanie tą przyczepą, więc gdzieś tam na krzyżówce zawracałem w nocy, bo musieliśmy zjechać z autostrady, bo dzieci chciały za potrzebą, więc zjechałem z autostrady i tam musiałem nawrócić na takiej krzyżówce. No to powiem wam, że w lusterkach w nocy nie widzę końcówki przyczepy. Fajnie byłoby, gdyby to światełko było gdzieś tutaj, to wtedy może było lepiej, ale wtedy Kasia wyszła z samochodu i przez telefon sobie rozmawialiśmy i mi mówiła dalej, dalej, jedź, jedź i powiedziała mi, dokąd mam dojechać, no i fajnie zawróciłem. Także dobrze jest, jak jest druga osoba w samochodzie, która przy cofaniu będzie nas kontrolować, żeby gdzieś tam nie wjechać czy nie zahaczyć. No i co jeszcze, jak się jedzie? Myślałem, że będzie gorzej, że cały ten zestaw jest po prostu tak duży, że będę miał problem w ogóle z zabieraniem zakrętów, ale nie jest tak źle. Raz tylko wczoraj na tym parkingu, gdzie nas wygonili, to zahaczyłem o krawężnik. Znaczy zahaczyłem, idealnie się zmieściłem po prostu z krawężnikiem przy gumie, także nawet na niego nie najechałem, ale z jedną osią bym się normalnie fajnie zmieścił, bez problemu, a z dwuosiówką już miałem problem. Także ten jeden raz, taka przygoda. No i co, będę się dalej uczył jeździć z tą przyczepą. Jeżeli jakieś wnioski mi się nasuną, to wam na pewno powiem. Ruszamy w dalszą drogę, ale zorientowałem się, że tam jest jeszcze jedno przejście graniczne i tam jacyś celnicy stoją. Jest mega kolejka ciężarówek do tego miejsca. Zobaczymy, co tam się dzieje. Tutaj już od godziny cały sznur ciężarówek wjeżdża i mają jakąś kontrolę. Nie wiem, czy my będziemy mieli, czy ktoś nas puści. Wjeżdżam tutaj, Szymoś. Dlaczego? No, wpuścił mnie pan. Nie, chyba kontroli nie ma, tylko trzeba przejechać. Nie, stoją celnice, muszę was schować na chwilę.
stoi na takim podwyższeniu. O, stop. Dzień dobry. Turn left. Dobrze. Car line. Okay. Okej. Okay. Oj, mamy kontrolę, moi drodzy. Tutaj? Na lewo. No nie, no nie zmieścisz się, bo uderzysz. Tutaj się zatrzymam. Ciekawe, co będą kontrolować. Dobra, kazał mi jechać tutaj. No i chyba na niego muszę poczekać. No nie wiem, właśnie on mi pokazywał. Chyba go nie zrozumiałem. Dobra, to nie jest kontrola, tylko pan powiedział, że zły pas obrałem. No, ale tutaj jest dwóch panów. Aha. No. Dobra, musimy tutaj wjechać. Dobra, pan nas skierował na taką kolejkę dla osobówek. Tam sprawdzam w lusterku, czy nic. Tam, stamtąd musieliśmy przyjechać tutaj. No i co, chowam was dalej. Stop. Gris. Dzień dobry. Hi. Hi. Where are you go? Gris. To Gris. Okay. Informatio. Thank you. Holy highway. In Hungary, only highway. Yes. No stop. No stop. Transit. Station, okay. Mm-hmm. Yes. Or no stop. No stop. This vignette police control. Aha. Okay. Ciao. Thank you. Bye. Teraz pan na granicy węgierskiej zatrzymał nas i zapytał się, gdzie jedziemy. Mówiliśmy, że tylko, że do Grecji, więc pytał się, czy to tylko tak tranzytem. Powiedzieliśmy, że tak, dał nam taką naklejkę. No, jak policja nas zatrzyma, to mamy to pokazać. I tutaj mamy mapkę stacji, na których możemy się zatrzymać. Mówił, że no, możemy się tylko na stacji zatrzymać, a tak to przejechać szybko. Dobrze, jesteśmy na Węgrzech, słuchajcie, udało się. Te trasy, które tutaj widzicie, są dostępne dla turystów, a właśnie w tranzycie. Także tymi tylko możemy się poruszać. No jak zjedziemy, to nie możemy w ogóle zjechać, bo jak zjedziemy, to musimy mieć chyba jakieś pozwolenie komisarza policji jakiegoś głównego. Komendanta głównego policji. Czyli na autostradę tak jakby nie trzeba mieć tego pozwolenia, tylko właśnie na podróżowanie po kraju. Jedziemy sobie tą autostradą, ale powiem wam o tym internecie, który kupiliśmy. To jest internet Singlob. No i Kasia teraz sobie właśnie go podłączyła tutaj na Węgrzech. No i działa. Po kilku minutach się jakby sieć znalazła i ma internet. Tak samo było w Czechach. Po chwili jak włączyła właśnie ten router, to internet jest na laptopie i może pracować. Także spoko, nie? Fajnie. Mamy 20 giga na miesiąc tutaj. Jak się skończy, to sobie doładujemy. No i wracając do prędkości. Jadę sobie właśnie tak za ciężarówkami. 93 na godzinę. I nie mam żadnego problemu z utrzymaniem przyczepy. Wszystko płynnie, prosto jedzie. Żadnego wężykowania. Zaraz uchwycę jakiegoś busa, o którym mówiłem. Jak one jadą 130 km na godzinę i mnie z taką prędkością mijają, to poczuję delikatne takie szarpnięcie, ale zaraz zestaw wraca do normalnej jazdy i nie ma problemu. Zatrzymaliśmy się tutaj na parkingu, ale powiem wam, że trochę nielegalnie. Jest tutaj na tej mapce napisane, gdzie możemy się zatrzymywać, czyli na tej stacji, na tej. Wszystkie inne są zaznaczone taką czerwoną plakietką not for transit, czyli nie dla tranzytu. I tutaj jest nawet też informacja, że stacje paliw i parkingi dla tranzytu są właśnie na tej mapce i zatrzymywanie i tankowanie jest niemożliwe w żadnych innych miejscach. Miejsca te będą kontrolowane przez law, coś tam, pewnie przez policję. Także jak nas zaraz policja tutaj zatrzyma, to pewnie dostaniemy mandat. No ale co, mamy małe dzieci, no i jak one zawołają siku, no to przecież muszę się gdzieś zatrzymać. Więc tak naprawdę nie mamy wyjścia, musimy się zatrzymywać w tych niedozwolonych miejscach. Aż nawet przybiegłem wam pokazać, jak to wygląda. Tu macie tablicę, że jest parking. No i pod spodem wszędzie są ponaklejane takie blaszane znaki not for transit. Także ta stacja nie zarobi tutaj na turystach i na kierowcach ciężarówek. A teraz zatrzymaliśmy się już legalnie na stacji paliw. Tu jest właśnie stacja, gdzie wszyscy z tranzytu mogą się zatrzymać. I zobaczcie od razu, jaki korek i w ogóle wszystko. Tutaj do McDonalda i na stację paliw. A ja idę kupić kupon na toaletę, bo muszę zlać kasetę WC z przyczepy. I zrobimy to tutaj. Toalety są na bramki i tutaj trzeba mieć jakąś monetę węgierską. Ja nie mam monet węgierskich, więc prawdopodobnie można kupić kupon. Idę do kasy. No niestety nie dało się kupić kuponu, musi być moneta, ale za to kupiłem bułki za 1100 FT. Nie wiem, jaka to jest waluta, ale zaraz się dowiem. Węgierska waluta. Forint. Jakiś forint. Ale pani powiedziała, że jakbym miał euro, to mi da ten żeton. Także idę z euro, zobaczymy, czy się da.
dopiero. A, jeden tutaj. No. Moment. Thank you. No i za 1 euro dostałem 2 takie monety śmieszne, węgierskie. Także idę wylać kasetę. Pokażę wam do światła. Tak wygląda coś tam węgierskiego. Także bierzemy się za brudną robotę. Jak widzicie, wszystko się powiodło bez najmniejszego problemu, a to najważniejsze. Tankujemy diesla na Węgrzech, zobaczymy ile kosztuje. Shell V-Power. Tak, tutaj są forinty. 447 forintów za litr. I zobaczcie, odbiło i mamy tak, 24 tysiące forintów, 961 i mamy tutaj 55 litrów, 73. Zaraz policzymy ile to jest za litr.